Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Kłusownikami. No, budujemy dalej podwaliny funkcjonowania naszej ekipy. Bądźmy szczerzy, ona jeszcze nie funkcjonuje. Na razie to są pierwsze podrygi, nazwijmy to. Ale od czegoś zacząć trzeba. Jakie dzikie ceny, to mi się nie podoba, co tu widzę. Mamy też zdecydowanie nadmiar przedmiotów, więc to idzie na sprzedaż. Teraz mieliśmy zobaczyć, co jest na arenie. Dwa Nachrajzery, to się wydaje do zrobienia. Dwa, to nie wygląda groźnie. Kogo byśmy dali? Gdzie jest nasz barbarzyńca? Nie. Tutaj. On jest od topora, jak to barbarzyńca. Ale będzie chodził chyba jednak w ten sposób, z tarczą. Dobra, dajmy barbarzyńcę. Dajmy jego, no bo tu oczywiście zależy nam jak najszybciej na wysokim morale w jego przypadku. I kto ostatni? Łucznik czy najsilniejszy damage dealer? Chociaż ten atak jest jeszcze trochę podejrzanie niski. Chyba że któryś z naszych hybrydowych. A w sumie dajmy jego. Najpierw skuszy. Potem wręcz. Powinno być ok. Są tylko dwa, no nie panikujmy. Okej, to nie są tylko dwa. Czyli są, ale... No, większe niż zakładałem. Spróbujmy tak. No nie wiem, czy my sobie z tym poradzimy. Nie wiem, czy nie powinienem go odepchnąć o krok. O. Dostał. I coś dostał.
Ciekawe, że nie połyka. Udało się, ale no... Nie było łatwo, powiedział. Jaka misja? Nomadzi. Weźmy to. Musimy się rozwijać, jak już to wiele razy mówiłem. Czyli tak, ty musisz mieć teraz przerwę techniczną. Zróbmy tak. Sprawdziłbym tych dwóch. Oni są tani, a mogą być naprawdę dobrzy. Gdzie ich wrzuciło? Jeden jest tu. Fajna obrona, ale nic poza tym. A drugi, co prawda łatwo krwawi, ale myślę, że ma podstawy na fajną hybrydę. Więc zostanie z nami. Czyli w sumie ci teraz są zdecydowanie mniej przydatni, skoro mamy jego. Zwłaszcza on. Nam najbardziej teraz dobrych do pierwszej linii brakuje, szczerze mówiąc. No, to ten obóz. Wydaje się niewielki. Wydaje się sympatycznych rozmiarów. Właśnie, jak zwykle zapominam o tym, żeby dać z powrotem tu różne rzeczy. To się na nim zregeneruje. Teraz dostanie już swoją kuszę. Bełty. Jakiś ciuch. Asasini. Jeden asasin. Ale nie wiem, czy to jest do zrobienia. Trochę się obawiam. Bo kto nie ma tego asasina zabić? Może podejdą. Odejdą chociaż tyle.
teraz tu... Chyba jednak z przycelowaniem. O, nie było warto. Jest nasz największy problem. Zastanawiam się, czy takiego tutaj gdzieś rajdu nie zrobić do tyłu trochę. Tu będziemy potrzebować wsparcia. Dobry news. Z pewnością wpłynie na ich morale. Krok do przodu. Jak z szansą na trafienie? Nie za wysoka, ale trzeba próbować, niestety. Liczyć, że spanikuje i się skupić na pozostałych, żeby nie tracić strzał. Tu będzie zabawa, żeby się przebić przez nich. Spróbujmy go tutaj od boku. Tu nie chcemy, żeby do naszych polas. Podnieś morale, bo i tak nie możesz nic zrobić w tej chwili. Tu jednak łucznik czy ten dziad? Chyba jednak ten dziad. O. Tarcza w górę. Przez dwóch potem.
Tak, trochę dyskusyjna metoda, ale mówię, chciałem się pozbyć tego strzającego na chwilę przynajmniej. Są prawie zawsze skuteczne, chociaż tyle. Teoretycznie byśmy mogli w drugim szeregu tu, o właśnie, no, morale powinno iść w dół. Pięknie. Assassin. Mówię, może on ucieknie. To by było najlepsze zadanie, gdyby on po prostu zwiał. Tak, bo asasyn nam może zrobić po prostu ostro krzywdę. Ten nasz ostrzał to mu nic prawie nie robi. Ustaw się gdzieś tu.
ich trochę ogarniam. A gdybym go odepchnął, czy on sobie pójdzie? Gdybym go puścił gdzieś wolno, nazwijmy to. Z czym go trochę może strzelamy. Z tego ognia. Dobrze, pan asasin sobie pójdzie. Pod tym względem ten okres, kiedy są nieumarli, jest bardzo uciążliwy. Prawie, że nie ma siły, więc powinniśmy niedługo go pokonać, a już po zawodniku. Dobrze. Całkiem dobrze. Nic nie straciliśmy. Liczyłem na jakieś łupy większe, powiem szczerze, bo ten był asasin. Znaczy jakiś deal robili. Oczywiście mówię, to zbieranie tych strzał tak działa bardzo dyskusyjnie. Musimy kupić nowe. Nie wiem do końca, których czapek używać. To na pewno sprzedam. No w sumie też. Chociaż albo dobra, będę przekładał z tych, co są w rezerwie, jakby co. Zmiany są, no nie są dużo lżejsze, tak szczerze mówiąc. Czy one mogą być niezłe dla kuszników na razie?
Te turbany też mi się podobają, jeżeli chodzi o statystyki. Coś ciekawego na arenie. Jeszcze nic na razie. Ale dobre ceny do narzędzia. Weźmy to, przenocujmy, zobaczymy co będzie rano na arenie. Dobra, zafundujmy im trochę radości z kobitkami. Dwóch nomadów. Chyba się zgodzę, no dwóch nomadów to jest do pokonania. Weźmiemy jego. O, sobie może mieć jeszcze wszystkie lepsze, są trochę poniszczone czapki. Niech tak jest. Teraz kto drugi? Niech będzie kolega tutaj. Dajmy jego. Niestety się dobrze zakrył tarczą. Spróbuję trochę zaryzykować. To będzie problem. Strasznie to upierdliwie idzie. Coś dostał. No ten już jest troszkę uszkodzony, będzie mu coraz trudniej.
piąchy. Zobaczyłem, że morale może siądzie, ale niestety nie. To było. Co byśmy mu teraz dali? Atak, czyli on na pewno będzie tarczownikiem, bo bez tarcz to by go wszystko trafiało, więc myślę, że damy mu szyld eksperta, czy damy mu tą zręczność, bo już. Jednak szyld eksperta. Zadanie. O, możemy w inne miejsce się przemieścić. W sumie dobrze. Ja nie będę się kusił. Sorki, mała pauza. Dobra. I tak, ty dostaniesz z powrotem swoje rzeczy. W sumie chyba lepiej, żeby psy były w pierwszej linii, bo częściej ktoś jest jak wysunięty do przodu, no to ma okazję te psy wypuścić, przyblokować front na tej zasadzie. W sumie nie marnujmy psa w rezerwie. Będę musiał tylko pamiętać, żeby podmieniać. A, to nie jest daleko. Drogami jest trochę dalej, ale tak odległościowo to bliziutko w sumie. Najgorsze, co się mogło wydarzyć. Gobliny. A tylko 9, no więc. Ty trafisz goblina, po nocy to ciężko. Ja tu poczekam, zobaczymy co zrobią nasi karawaniarze na tym odcinku. Bym chciał ściągnąć. No, po nocy naprawdę ciężko. Dobra, karawanierzy działają. Oj, super.
tu się podstawisz niepotrzebnie. Chyba szkoda w ogóle strzelać. Pozwólmy sojusznikom się tym zająć raz kiedyś. Jest rzadka odmiana w tej grze. Sami byśmy mogli sobie z nimi nie poradzić. Da. Masz jeszcze tę trutkę na sobie. Ten dziad będzie chciał atakować naszą tutaj zwierzynę z tyłu. Dobra, zauważyli to. Chociaż tyle.
Przynajmniej mało życia mają, jak się już trafi, to niewiele z nich zostaje. Ja chyba po prostu już ucieka. Skończyło się dobrze, ale mogło być różnie. Mogło być różnie. No, przynajmniej awansów trochę wpadło. Całkiem nieźle, jeśli chodzi o morale już. To mi się podoba. Tylko teraz co dalej mu dać? Na pewno to. Tego hybrydy chyba nie będzie. Najpierw go zwolnimy. Mówię, na razie są ludzie na próbę. Zobaczymy, jak się rozwiną. Okej. W sumie jego by trzeba było wrócić do służby. W sumie tak, ten pójdzie tu. Chciał jego zacząć szkolić. Natomiast jego. Bokiem przejechali. Szybko się kryzys zaczął, jeszcze nawet setnego dnia nie mam. Też tutaj by się trochę ludzi przydało. Negocjator by się przydał i kucharka. Zwłaszcza lubię kucharkę na tych 30%, ale... Trzeba byłoby mieć więcej różnorodnej żywności. Ceny kiepskie, ale za to dobre zakupu. To też
Trzeba się nachapać. Jakie zadania? To będziemy chcieli. Bo jest na nieumarłych. Może nie. No, będziemy sprawdzać. A już mówię, kiedyś ktoś mnie zaskoczy. Wspaniale. Wytrzymałość, ale... Kurde, gdybym miał tu 40 na starcie, to bym się naprawdę ucieszył z tych statystyk. Szczerze, jest taki ni to w niczym. Tego po prostu też, no mówię, no gdyby miał chociaż obronę, to by się dało na tanka, ale bez wysokiej obrony w zwarciu to wszystko to nieprzydatne. Wzięliśmy zdanie? Nie. Bierzemy to. Chyba jest ten ślad. Są. Nie ma na szczęście nekromanty, bo się trochę bałem. My ostatecznie chcieliśmy mieć układ troszkę inny. Miało tu być z tyłu więcej, ale... Tu jeszcze jednego snajpera bym chciał. Dwóch snajperów i czterech walczących jako hybrydy. A na razie zostawmy ten układ, potem będziemy wykombinować. Przyjdą, czy będą czekać? Przyjdą. Ale nie wszyscy. W górę. Teraz przycelowania.
Tu. I tu. Kroczek do przodu i spróbuję go ściągnąć. Zawsze wychodzi. Chyba już poradzimy z tym sobie. Znaczy powoli, nasi ludzie są coraz lepsi, no nie ukrywajmy, to nie jest też tak, że oni są równie kiepscy jak na początku. Ale mówię, wierzę, że na wysokim levelu to będzie mega potężny układ, taki właśnie strzelająco lekko zbrojny. I super. I chyba też jedna lepsza kusza nam się trafiła. Nawet chyba dwie. Czyż ten musi mieć zwiększoną celność, ale tak. I tak. Coraz więcej ma już naszych te normalne kusze, to mnie cieszy.
Jemu by się warbow przydał. Jeszcze nie wiem, jaką broń będzie używał. Na pewno mu damy tą. I tu, żebym nie zapomniał, tarczę od razu. Mogą być niezłe ceny w tym mieście, teoretycznie, takie się wydaje troszkę większe. Ale nie są. To drugie zdanie zignorujemy. A sprawdzę, nie sądzę, żeby to były dobre ceny. Ja sobie zawsze to trzymam właśnie jako wyznacznik. Tu nasze duże miasto, najczęściej z niego braliśmy dobre zdania i też dobrze sprzedawaliśmy różne rzeczy. O kurde. To może być koniec. Jak to zrobić? Trzeba mądrze, żeby zminimalizować straty. Dalej. Co z nim, że nie ma ruchu? Czy ja go oddałem mu ruch? Nie jest. Jak się dzielimy, to jest większa szansa, że nekrosawanty nie polecą za wszystkimi, bo mimo że to wygląda dobrze, to nekrosawanty mogą nas dopaść. Oni mają tak dużą inicjatywę. Gdyby się uparli, to jeszcze jest po nas. Czy nie ze wszystkimi, część ucieknie właśnie przy takim rozkładzie. Przeszkadza, no trudno.
on może się stać ofiarą. To nas nie dogoni. Dobra. Łucznik szybki Bill. Chyba nekrosawanty nam darują. Prawda, mamy szczęście. Ja zawsze wolę się wycofywać ręcznie, bo... Niestety jak to się robi na auto, to oni biegają jak kurczak bez głowy. Więcej szczęścia niż rozumu, mówię, bo nie wiem ilu było tych nekrosawantów, ale tylu ich było, tylu byśmy ludzi stracili. Dwóch. Za to, to by trzeba było jakąś ofiarę złożyć w świątyni. No tu jeszcze jest więcej chętnych na nasze delikatne mięsko. Uważać, zwłaszcza w nocy. I zgodnie z założeniem tutaj są dobre ceny. Razimy dosyć strzał, żeby zostać na tym. Ustawmy wszystkim kolejkę po tej... O, jeden się zapił, trudno. No i tu są różni ciekawi ludzie potencjalnie, ale... Przesyłka za tysiaka, dobrze to wygląda. Znów ślady. I tańsza przesyłka. Ja bym jego sprawdził. Anatomiczny system jest naprawdę fajny. O! Ten mi się podoba. Co prawda ma tu jakiś... No, nie widzi w nocy. Może i z niego zrobię asasina. W sumie to jest nie najgorsze. To w ogóle stosunek masy do wytrzymałości jest bardzo dobry. To już mi się podoba. Tylko na początku trzeba by było o niego dbać. Ale te 57, no to jest najważniejsze. 3 gwiazdki.
On musiałby być w centrum. No, ten się jeszcze zapił, no. O dwóch nawet takich lekko zbrojnych myślałem. Ten mógłby być z mieczem w sumie, albo z... No, zobaczymy. Na razie... To mówię, wszystko jest na dalszą perspektywę. W sumie na tym etapie, żeby nie zginął, to będzie walczył jak wszyscy inni. Bo nie chcemy go od razu stracić. Tylko żeśmy go wzięli. Teraz bym snajpera drugiego szukał. Ale to później. Snajperzy będą drodzy. To musi być łucznik, łuczarz albo... kłusownik góry. Ja nie wiem, czy ja tu chcę walczyć. Na szczęście są bardzo kiepscy, tylko pamiętajcie, że oni się zmienią w zombiaki później. Ja ich chyba w ogóle będę podpuszczał. No, to są tacy całkowicie najniższego tieru bandyci. Jeden ciężko, znaczy ciężko zbrojny. Ciężej uzbrojony. O, to by było właściwe określenie. W sumie to nieźle płacili za takiego przeciwnika, bo to jest naprawdę, to jest zabawa. Jedyny problem to będą te zombiaki później będą, ale też sobie z nimi poradzimy. Oni mają koledzy zbroi, więc te zombiaki też nie będą miały zbroi. Ty może zabezpiecz tutaj flankę, bo to... Nie chcemy go tam.
A żeby nie uciekł. Tutaj w ogóle nie wiem, jak się do niego dobrać. Po prostu zostańmy. O, nam z tej górki rzuci. O kurde. To nie będzie przyjemne. Z tym bonusem. Sprytnie wlazł na samą górę, żeby nas cisnąć oszczepem. Spanikował, super. Dobra, kończymy to. Chciałem go ubić, ale teraz zaczną zombiaki pewno wstawać. Nie chcę ryzykować. Nie płacą nam za zabijanie zombiaków. I co zostało? Tak, transport. Nie wiem, czy tego nie kupić na sprzedaż. Kupię. Nawet jako 50 drożej, sam 20 sprzedamy tu. Nawet jako 10 to też nie jest strata już. No nic, czy tu myślę, że pójdziemy sobie trochę na szagę pewno, chociaż przez ten las trzeba będzie uważać. Tam jest tak dość gęsty, ciemny las. Cholera wie, co wyskoczy. Na pauzie. To nasi. Były jakieś brzydkie bitwy. Okej, w dzień będziemy go mijać przynajmniej. Tu w nocy naprawdę bym nie chciał przechodzić. Tu by się mogli snajpera wziąć. Ale czy chcę ryzykować? To są z tych dwóch potencjalnych. W sumie na razie nie jest nam jakoś super potrzebne. Ja lubię w miarę szybko mieć tych ludzi, których chcę mieć. Weźmy na pewno żarcie. A ile już rodzajów żarcia mamy? Czy trzy byśmy musieli, to nie tak prosto. Do tego zamku na północ sobie pójdziemy. Jakieś proste zadanie. Nie, to mogą być wampiry. Nic ciekawego nie ma. Ale tu może być, to mówię, to jest większe miasto. Co byśmy tu mogli mieć? Mamy mięsko, ryby i wino. Chyba są dodatkowe trzy rodzaje. Tak jest.
A czemu tamten zniknął? Oh my god. Im więcej slotów. Ach. To wkurzające, żeśmy 3000 właśnie stracili. Musiałem źle kliknąć. No niestety tak to jest. No. Legendarnym, w tym sensie nie legendarnym, tylko no. W sensie, że nie można save'ów robić. Się nazywa Iron Man. Wkurzające to. No, to są 3000 tych do odrobienia. O, i są te większe psy. Może być. Więcej życia na początek, żeby od razu nam nie padł. Z pijakiem, może pośle, będzie okazja, żeby go odpijaczyć. Byłby niezły, jakby nie był pijakiem. Plus 5 by mu pomogło. Chociaż ma większy damage z drugiej strony dzięki temu. Tego zadania nie chcę, czyli nie umarł, to jest generalnie problemem. My się opieramy na broni dystansowej, ale nie jest idealna dla nieumarłych. Barbarzyńcy to co innego. Oczywiście czekamy do rana. Chcemy, żeby salwa poszła. No i super. O kurde, żebyśmy nie stracili naszego snajpera. Nie
podejrzewałem ich o taką skuteczność. Ty się cofnij, kolego. I najpierw strzel, potem się cofnij. O. No, nie spodziewałem się, że barbarzyńcy są tacy celni. Czy zaraz ich przeblokujemy? Ogólnie cały kształt bitwy idzie po naszej myśli, tylko sam fakt, że trzeba się było ewakuować. Dobra, damy radę ich szybko wybić, bo od czwartej tury już zauważyłem, stają zombiaki. Na początku nie, jeżeli się zrobi szybką akcję, to mimo tego złego okresu kryzysowego można uniknąć tego przypału. Albo i nie, musimy ich jeszcze zabić, bo to jest tak. Mówiłem, że to zrobiliśmy. No nie, no musisz. Nie, naprawdę. Ech. Psadam, ale wątpię. O, udało się. O, i to jest fajny łup. Łatwy. Dający doświadczenie. Dobra, no ty musisz iść do rezerwy. Dajmy jego. Atak mógł być lepszy. Mógłbym mieć nawet hybrydę, ale nie. To by było marnowanie jego talentów. Zresztą ślepota nocna. Szybsza nauka. No, to jest taki snajper, tylko z kuszą w sumie. Życia masz już sporo, może więcej, ale nie, jednak chyba życie się bardziej przyda. A, czyli dostajemy otwartego na łuk. W sumie, wiecie co?
Na razie będzie robił za snajpera, bo nie mamy w sumie nikogo lepszego do tej roli. Czyli dostaniesz łuk jednak. Żebym nie zapomniał o... Zawsze wolę na flankach mieć hybrydy, bo no w razie co łatwiej im się obronić po prostu. Czyli tu pójdziemy w takim razie, jak już nas tak zwiało z kursu. Ja długi odcinek wyszedł, ale dobrze mi się gra. Poza tym, że straciłem 3 koła, nie będziemy do tego może wracać. Do... Ach, nie ma do dobrych cen, dobra, niech idzie w cholerę. Na razie nie planuję iść na południe, więc... Ale i tak, to szybkie leczenie jest nam potrzebne. Więc ogólnie tego nie żałuję, tylko... Straciliście. Z drugiej strony on nie był specjalnie przydatny, bądźmy szczerzy. Wyraźnie było widać, że zbiera, bo zbiera te resztki. Coś jeszcze? Jakieś zadanie jest. O kurde. Strasznie odległa misja, na samo południe by trzeba było iść. Nie wiem, czy ja tam chcę iść już. Ja tu wolę sobie poszukać takich barbarzyńców, trochę polewelować w miarę łatwy sposób. Ale dobra, to w następnym odcinku. Póki co, pozdrawiam i do zobaczenia.